Prezydent Andrzej Duda odwiedził województwo podlaskie. Przyjechał na spotkanie z mieszkańcami Zambrowa, które odbyło się na terenach rekreacyjnych nad zalewem w centrum miasta, by podziękować za poparcie w dwóch kolejnych wyborach prezydenckich. Prezydent odniósł się także do bieżącej sytuacji w kraju. Podkreślał, że w 2020 roku, kiedy wszyscy zmagaliśmy się z olbrzymim problemem pandemii koronawirusa, nikt nie spodziewał się, że będzie aż tak wiele problemów, jak jest w tej chwili. Dziękuję za te głosy, że Państwo nie zawiedziecie, ale to ja chciałbym powiedzieć, że ja zrobię wszystko, żeby nie zawieść tego zaufania, które Państwo we mnie pokładaliście. No cóż, powiem tak, wtedy w 2015 roku to w ogóle, a później w 2020 roku, kiedy wszyscy zmagaliśmy się z olbrzymim problemem pandemii koronawirusa. Nikt się nie spodziewał, że będzie aż tak wiele problemów, jak jest w tej chwili. I że będą to problemy tak poważne. No ale niestety zaraz po nim, kiedy on powoli wygasa, przyszedł rosyjski atak na Ukrainę i za nim idące nie tylko pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa ogromne w naszej części Europy, zaraz za naszą granicą, ale co gorsza, proszę Państwa, oczywiście także i tsunami cenowe, inflacja właściwie we wszystkich krajach, dodatkowo pociągnięta przez zjawiska związane z wojną na Ukrainie, przez wzrost cen surowców, zwłaszcza wzrost cen energii, wszystkich właściwie jej rodzajów, poczynając od paliwa, a kończąc na energii elektrycznej. Prezydent wskazał, że na czas przyjęta została ustawa o obronie ojczyzny. Trwa poważny proces modernizacji armii, rozpoczęty kilka lat temu zamówieniami systemów obrony przeciwrakietowej Patriot. Teraz wzbogacamy nasz potencjał obronny o artylerię rakietową HIMARS, myśliwce F-35 i czołgi Abrams. Chodzi o to, żebyśmy mądrze wykorzystali te doświadczenia, które wynikają z wojny na Ukrainie. Na szczęście przez ostatnie lata zamawialiśmy to, co, jak pokazała ta wojna, jest rzeczywiście potrzebne do tego, by móc skutecznie się bronić. Modernizacji armii towarzyszą inne przedsięwzięcia. Rozwój sieci energetycznej, gazowej jest plan budowy nowego, pływającego gazoportu w Gdańsku. W ocenie prezydenta mądrze prowadzimy inwestycje, które nas zabezpieczyły przed uzależnieniem od Rosji. My nie jesteśmy całkowicie uzależnieni właśnie dlatego, że realizowaliśmy politykę dywersyfikacji przez ostatnie lata, nie tylko przez ostatnie miesiące. Przez ostatnie lata. Wcześniej tego dnia prezydent Andrzej Duda spotkał się w Zambrowie z kilkunastoma przedstawicielami parlamentu, instytucji rządowych i samorządowców, w tym z wicemarszałkiem Markiem Olbrysiem i Sebastianem Łukaszewiczem. Cieszymy się, że w końcu znalazł trochę czasu, że zawitał przynajmniej w drugiej kadencji do naszego miasta, do naszej ziemi zambrowskiej tutaj. I myślę, że jest to pożyteczna wizyta, ponieważ tutaj w tym miejscu takim publicznym nie za bardzo mogliśmy sobie porozmawiać na różne tematy, podyskutować, ale mieliśmy wcześniej spotkanie takie w bardziej kameralnym gronie, gdzie mogliśmy wymienić poglądy. To jest wizyta kurtuazyjna, można powiedzieć. Pan prezydent był dzisiaj w Czerwonym Borze na poligonie wojskowym, gdzie odbywało się zakończenie, podsumowanie szkolenia klas mundurowych, gdzie wręczano honorowe odznaczenia z różnego rodzaju dla uczniów, którzy zakończyli klasę, ale pan prezydent jest otwarty na ludzi, na spotkania z mieszkańcami miast i wsi, między innymi województwa podlaskiego, i stąd postanowił przyjechać do nas, do Zambrowa przy okazji, spotkać się z mieszkańcami. To bardzo ważne, my się cieszymy z tego. W trakcie wizyty prezydent w bezpośrednich rozmowach z mieszkańcami powiatu zambrowskiego dziękował za serce okazane sąsiadom z Ukrainy, za przyjmowanie uchodźców czy przekazywanie funduszy. Na spotkanie z prezydentem niektórzy młodzi ludzie przyjechali nawet z Białegostoku. No uważam, że jest to też poniekąd mój obywatelski, choć jeszcze młodego obywatela, ale obywatelski obowiązek. Tym bardziej, że osoby, które pełnią tak zaszczytne funkcje w państwie, no też uważam, że powinny czuć to, że jest jakiś kontakt pomiędzy nimi a obywatelami. Bo to jest niezwykle ważne, żeby ten dialog cały czas istniał. W zambrowskich spotkaniach prezydenta Andrzeja Dudy wzięli udział także parlamentarzyści Marek Adam Komorowski i Kazimierz Gwiazdowski, wojewoda Bogdan Paszkowski, samorządowcy z Zambrowa i powiatu, liczna grupa mieszkańców. Przypomnijmy, ostatnia wizyta prezydenta Andrzeja Dudy na ziemi łomżyńskiej miała miejsce w marcu 2015 roku. W
ostatni weekend czerwca w ramach najważniejszego wydarzenia w sektorze rolno-handlowym odbyła się 18. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym oraz 9. Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych w Szepietowie. Największe w północno-wschodniej Polsce targi rolnicze, organizowane pod patronatem honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Prezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony wystawców, jak i zwiedzających. Podczas wydarzenia swój dorobek hodowlany zaprezentowało wielu wystawców. Kilkaset najlepszych zwierząt gospodarskich, bydło mleczne, które stanowiło najliczniejszą grupę, bydło mięsne, konie, owce i króliki. Te wszystkie zwierzęta mogliśmy podziwiać podczas największego i niewątpliwie cieszącego się coraz większą popularnością wydarzenia. Mamy ponad 603 stoisk zajętych, jak i też bardzo duża stawka zwierząt hodowlanych, bardzo pięknie przygotowanych, tak jak już było mówione, 140 sztuk bydła mlecznego, 30 mięsnego, koni, również 30 sztuk, kilkadziesiąt owiec, no i ponad 300 królików, naprawdę to jest bardzo dużo zwierząt. Symboliczną wstęgę na rozpoczęcie drugiego dnia wystawy przecięło wielu ważnych gości, wśród nich parlamentarzyści, m.in. wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Lech Antoni Kołakowski, poseł Stefan Krajewski, senator Jacek Bogucki, wojewoda Bogdan Paszkowski, członek zarządu województwa podlaskiego Marek Malinowski oraz prezes Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka Stanisław Żochowski. Dzisiaj znajduje się Polska, świat w trudnej sytuacji zabezpieczenia bezpieczeństwa żywnościowego. My akurat jako Polacy jesteśmy bezpieczni, mamy żywność, nadwyżki eksportujemy. Ja chcę bardzo gorąco podziękować ODR-owi za zorganizowanie tej wystawy, wystawcom, rolnikom, że przyjechali tutaj. Jest to potrzebne dla wzmocnienia polskiego rolnictwa, ta wystawa, wymiana towarowa, jak również inne programy rolne, które mają skutkować bezpieczeństwem żywnościowym Polski. Bo do tej pory byliśmy tak nie bardzo wiedzieli, byliśmy rozbici, ale jak się zjednoczymy, to coś zrobimy. Dla nas, dla Polski, dla ojczyzny i dla Podlasia. Bo Podlasie jest piękne, płynie mlekiem i miodem. Trzeba przyznać, że województwo podlaskie dzisiaj może być wzorem do naśladowania dla wielu innych regionów Polski. Pamiętajmy o tym, że bez rozwoju rolnictwa nie będzie rozwoju kraju, nie będzie rozwoju Europy. Trudne są to rzeczy, które słyszymy jako rolnicy od ekologów różnej maści, od pseudoekologów, którzy chcą za wszelką cenę ograniczeń w rolnictwie, w tym przemyśle rolno-spożywczym, rolno-przetwórczym. A to jest dzisiaj nasza chluba, nasza marka i o to dbajmy, zabiegajmy, by to się rozwijało. Życzę, aby po tych trudnych czasach były czasy już tylko lepsze i udanych efektów hodowli, dobrych żniw, spokojnych żniw. Rolnicy są kołem zamachowym tego, co w gospodarce na terenie naszego województwa jest. Wszystkich bardzo Państwa pozdrawiam. Życzę, co jest charakterystyczną cechą pracy rolniczej, abyście przy wytężonej pracy zawsze mieli tą możliwość cieszyć się własnymi plonami, własnymi rezultatami tej pracy. A rzeczywiście, jak dzisiaj pewnie będziemy to obserwować, jak wczoraj można było to obserwować, te efekty są rzeczywiście okazałe. Wszystkiego dobrego. Powodzenia życzę. Dwudniowe wydarzenie w Szepietowie to prawdziwe święto podlaskich hodowców. My jako samorząd województwa podlaskiego wspieramy ODR w Szepietowie. Niedawno miałem kilka miesięcy temu okazję podpisywać umowę dotacyjną z panem dyrektorem Mojkowskim. Jestem przekonany, że te 100 tysięcy, które właśnie przeznaczyliśmy na bieżącą działalność, będzie dobrze wydatkowane, co zresztą widać. W trakcie dwóch dni wystawienniczych w Szepietowie zaprezentowano nowoczesne rozwiązania stosowane w produkcji zwierzęcej i innowacyjne technologie związane z prowadzeniem gospodarstw rolnych i branżowych agro. Tegoroczna wystawa była idealnym miejscem do przedstawienia dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich. Zainteresowani zwiedzali tereny wystawowe i pola. Ostatni weekend czerwca to również dni z doradztwem rolniczym, podczas których producenci rolni mogli skorzystać z porad specjalistów branżowych, wymienić doświadczenia i nawiązać kontakty. W tym roku było dużo zainteresowanych programami rozwoju obszarów wiejskich proponowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z tego miejsca pragnę również Państwa zaprosić na 7. edycję konkursu kulinarnego dla kół gospodyń wiejskich pod nazwą Bitwa Regionów, które to konkursy odbywają się w każdym powiecie
wiecie, w województwie podlaskim. W programie wydarzenia znalazła się ocena zwierząt hodowlanych, czyli bydła mlecznego, mięsnego, koni, kulików. Nieodłącznym elementem wystawy był również konkurs młodego hodowcy, który co roku towarzyszy regionalnej wystawie zwierząt hodowlanych. To uwieńczenie ciężkiej pracy młodych adeptów, którzy pracowicie przygotowywali się do pokazu cieląt podczas finału. Tak jak chociażby Bartosz Cieślik z Pokaniewa w powiecie siemiatyckim w gminie Milejczyce. My mamy rodzinne gospodarstwo i właśnie najpierw był syn starszy, prowadzą je ołóweczki, a że nie mógł, pojechał na obóz sportowy, no to młodszy i się tak cieszył, że nareszcie jego kolej. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ekspozycją targową maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolniczej. Wystawa zwierząt w Szepietowie to jednak przede wszystkim ocena zwierząt. W tym roku superczempionką w kategorii bydło mleczne została m.in. krowa Hiena 63 Łukasza Kraski z Kalinowa w gminie Szumowo. Na wystawie jestem już trzeci raz, a pierwszy raz zdobyłem tak wysoki tytuł. Jest to dla mnie straszne wyróżnienie. Było ciężko wytypować, jeszcze ciężej przygotować, no ale satysfakcja jest tego bardzo duża. Podczas wydarzenia wręczono także odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa. Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi srebrnym krzyżem zasługi został nagrodzony dyrektor podlaskiego oddziału doradztwa rolniczego Wojciech Mojkowski. Drugi srebrny krzyż zasługi na wniosek wojewody otrzymał prezes podlaskiego związku hodowców bydła i producentów mleka Stanisław Żochowski. Drugiego dnia wystawy przyznano także statuetki Wigora. Są to prestiżowe wyróżnienia przyznawane za szczególny wkład w organizację i promocję wystaw hodowlanych oraz podlaskiego rolnictwa. W tym roku statuetki otrzymali Andrzej Czerniawski, wojewódzki lekarz weterynarii, Andrzej Bryczkowski, zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii, Robert Wyszyński, burmistrz Szepietowa, Jerzy Moniuszko, Polski Związek Hodowców Bydła Mlecznego, Daniel Marchlewski, Grupa Agrocentum Spółka ZOO, Tomasz Cieślik, wiceprezes Podlaskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Tomasz Kotowicz, przedstawiciel firmy Pronar Spółka ZOO, Sylwia Sikorska z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Anna Kozikowska, również z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Kalendarz imprez organizowanych przez PODR Szepietowo jest nadal napięty. Już dziś ośrodek zaprasza na Krajowy Dzień Kukurydzy, który odbędzie się 11 września. Złote ziarno jest bez wątpienia najpopularniejszą, a zarazem największą uprawą w naszym regionie. Jubileusz 20-lecia klubu Forty Piątnica obchodzili zawodnicy, trenerzy i działacze, którzy przez lata tworzyli historię klubu. Wydarzenie połączone z konferencją szkoleniową stało się również okazją do wspomnień oraz podsumowań dokonań klubu. Jego prezes Stanisław Haberek należy do grona działaczy PZPN zajmujących się futbolem kobiecym. Dopóki starczy mi sił i zdrowia, myślę, że dalej będziemy tutaj rozwijać tą piłkę, będziemy próbować awansować piłkarsko, żeby to do przodu, może uda nam się właśnie do tej drugiej ligi, co by było dla nas bardzo, bardzo dużym sukcesem. Porażek tu nie widzę, są same sukcesy, mówił do obecnych na sali Sławomir Kopczewski, prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. W Piątnicy spotykamy się dość często i zawsze z przyjemnością. Ja do Piątnicy, tak jak wielokrotnie powtarzam, przyjeżdżam do przyjaciół, dlatego też po raz kolejny tutaj jestem. 20 lat, niby niedużo, ale to też troszeczkę historii tej naszej piłki nożnej na Podlasiu. Trzeba chylić czoła wszystkim tym, którzy tutaj dokładają wszelkich starań, żeby Forty Piątnica tak się rozwijały, a przede wszystkim prezesowi Stanisławowi Haberkowi, bo tak jak powiedziałem, chylimy czoła i kibicujemy, żeby te następne lata nie były słabsze, a na pewno będą lepsze. Z jubileuszowymi prezentami w postaci grawertonu z podpisami całego zarządu województwa oraz symbolicznym czekiem na 25 tysięcy złotych udział w wydarzeniu wziął Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego. Marszałek został kibicem piłkarek Forty Piątnica. Wydaje się, że kobiety bardzo sobie radzą, dobrze taktycznie grają, dobrze grają technicznie i to sprawia, że widowiskowy sport jest. Szkoda, że tak mało kibiców jest na meczach kobiet, bo to naprawdę jest na co popatrzeć i wcale nie odstępują od mężczyzn. Niepozorne kobiety bardzo uderzają silnie piłkę, szybko biegają. No naprawdę sportowo jest piękne widowisko, natomiast za mało jeszcze popularyzujemy ten sport. Myślę, że kobiety aż tak mocno się nie garną do tego sportu, ale myślę, że to dobry jest kierunek. Nasza drużyna Forty w Piątnicy jest liczącą się drużyną, można powiedzieć, w kraju nawet. Krzysztof Kozicki, pierwszy prezes Fortów i były wójt, wskazał na jednego z głównych bohaterów 20-letniej historii klubu. To Stanisław Haberek zaczynał w Fortach od funkcji skarbnika. Od trzech kadencji jest prezesem. Był ogromny zapał, entuzjazm,
zawodnicy garnęli się też kibice na każdym meczu drużyny w B-klasie na początku. Bywało po 200-300 kibiców. Życzenia, gratulacje i podziękowania przekazał także wójt Piątnicy Artur Wierzbowski. Teraz mamy dwa boiska, tak? Czyli mamy boisko trawiaste naturalne i boisko sztuczne, czyli jakby kompleks lekkoatletyczny, cały kompleks z bieżnią dookólną. W gminnym klubie sportowym Forty Piątnica już kilka lat temu zapadła decyzja, że nie będzie piłki nożnej chłopców. Seniorski zespół rywalizuje w trzeciej lidze z zespołami z Mazowieckiego, Łódzkiego i Warmińsko-Mazurskiego. Jest w zespole Gabrysia Piszczatowska, prawdopodobnie najstarsza czynna zawodniczka w Polsce. W jej imieniu specjalny upominek odebrała córka Małgorzata, która gra u boku swojej mamy. Są też w Fortach cztery grupy dziecięce i młodzieżowe, łącznie około 100 zawodniczek z Piątnicy, Łomży, powiatu łomżyńskiego i kolnejskiego. O każdej z nich opowiadali trenerzy, a reprezentantki i Filip, męski rodzynek wśród najmłodszych, otrzymały pamiątkowe podarunki. Podczas jubileuszowego spotkania i konferencji szkoleniowej najliczniej reprezentowane były dziewczynki z grupy Orliczek, które pod okiem doświadczonych szkoleniowców odbywały zajęcia warsztatowe, na przykład dotyczące prawidłowej rozgrzewki. To właśnie zawodniczki klubu podczas jubileuszu były najważniejsze. Dla Leny Kwiatkowskiej z Łomży największym idolem sportowym jest tata. Maja Pokropowicz z miejscowości Rakowo-Boginie idzie w ślady siostry, a Iga Karpińska z Piątnicy – brata. Chciałabym być tak dobra jak mój tata. Bo moja siostra poszła do lepszej drużyny i powiedziała, żebym spróbowała i jakoś poszłam na trening i mi się spodobała. Bardzo dużo dziewczyn na nie chodzi, to jest bardzo fajny sport, często gramy też na WF-ach w piłkę nożną. Dużo moich koleżanek z klasy zaczęło grać, to postanowiłam, że też przyjdę na pierwszy trening i tak mi się spodobało. Na początku mój brat zaczął chodzić na piłkę nożną i potem patrzyłam, jak on grał, więc postanowiłam też się zapisać. Serdecznie pozdrawiamy panią Karolinę i pana Marcina. Sport wychowuje. Doskonale o tym wiedzą rodzice, którzy zawsze wspierają i dopingują piłkarski klub Forty Piątnica. Dziewczynki trenują dwa razy w tygodniu. Zajęcia są bezpłatne. Przychodzą tutaj na godzinkę, biegają, uczą, ćwiczą, uczą się koordynacji, pracy w grupie. Dla zawodniczek Fortów granie w piłkę to dobra zabawa i często rodzinna tradycja. Klaudia Januć ma nadzieję, że jej brat Antoś pójdzie w jej ślady i też będzie kochał piłkę nożną. No myślę, bo już jest silny, wytrzymały i bardzo szybko się rozwija, więc wszystko co ja zrobię to zaraz i on, więc myślę, że na pewno pójdzie w moje ślady. O klubowej codzienności opowiadały prowadzące galę Karolina Haberek i Aneta Lewandowska. Bardzo wzruszający był moment, kiedy Karolina Haberek, trenerka klubu, dziękowała prezesowi, a prywatnie tacie za wsparcie. Podziwia tatę każdego dnia, bo radzi sobie wśród prawie samych bab, a jednak futbol kobiecy różni się od męskiego. Dziewczynki są bardziej zadziorne i nie poddają się w polu karnym od byle dotknięcia, żartowała Karolina Haberek. Piłka nożna jest najczęściej wybieranym sportem wśród młodzieży, a piłka nożna kobiet jest nie lada wyzwaniem zarówno organizacyjnym i sportowym. Ale jak zgodnie mówiły zawodniczki, biegamy, walczymy, nie poddajemy się, dajemy z siebie wszystko, bo kobiety mają ogromną siłę walki. Klubowi sportowemu życzymy dalszych lat owocnej działalności, wielu przyjaciół i hojnych sponsorów.